Rozdział 3. Pochodzenie O-Ren. O-Ren Ishii urodziła się w bazie wojskowej w Tokio. Chińsko-japoński bękart amerykańskiego pułku poznał smak śmierci w wieku 9 lat. Wówczas to był świadkiem egzekucji rodziców dokonanej przez bezwzględnego bossa jakuzy, Bossa Matsumoto. Mamusia. Poprzysięgła zemstę. Na szczęście dla niej boss Matsumoto był pedofilem. Skończywszy 11 lat, dokonała zemsty. Matsumoto, przypatrzmy się. Przyjrzyj się mojej twarzy. Przyjrzyj się moim oczom. Przyjrzyj się moim ustom. Przypominam ci kogoś? Przypominam ci kogoś, kogo zamordowałeś? W wieku 20 lat była jedną z najskuteczniejszych zabójczyń świata. Mając 25 lat wzięła udział w masakrze 9 niewinnych osób, w tym mojej nienarodzonej córki, w małym kościółku w teksańskim El Paso. Ale tamtego dnia, przed 4 laty, popełniła jeden wielki błąd. Nie zabiła 10. Niemniej jednak, nim poznam smak zadośćuczynienia, po kolei.